Mały smaczek. Cześć, witam Was na kolejnej odsłonie Małego Smaczka. I tak zastanawiałem się, żeby choć raz sięgnąć po inną literaturę niż ostatnio sięgałem, czyli cyberpunkową i chyba się nie do końca udało. Ten cyberpunk ciągle gdzieś siedzi mi z tyłu głowy, za ciekawe intryguje. Dlatego też dziś sięgnąłem po książkę polskiego autora, która nie do końca jest cyberpunkowa, ale na pewno sporo z cyberpunku wzięła, wykorzystała to, co gdzieś tam kiedyś Gibson i pozostali wymyślili. Oczywistym jest, że literatura pojawia się w zasadzie we wszystkich innych mediach. No to nic odkrywczego. Film korzysta z literatury, inspiruje się nią, podobnie jest z grami. W grach motywy literackie to jest coś standardowego, zresztą pełno jest gier opartych w ogóle na światach książkowych. Tymczasem czy jest z drugą stronę? No tak, ostatnio coraz popularniejsze robią się ekranizacje gier, ale również są nowelizacje gier, czyli książki pisane na bazie gier lub w światach gier. Natomiast mnie ciekawi to, w jaki sposób literatura science fiction wykorzystuje motyw gier wideo. I tego już trochę jest, wiecie? Bo tu można by wspomnieć opowiadanie Gibsona, które było opublikowane w tomie Barney Chrome, Wypalić Chrom, czyli Starcie. To opowiadanie Gibson napisał we współpracy z innym niezbyt dzisiaj chyba pamiętanym w Polsce pisarzem cyberpunkowym Michaelem Swanwickiem, do którego kiedyś wrócę. I opowiadanie starcie przedstawiało losy bohatera, który z samego dołek przystało na cyberpunk. Próbuje dostać się na szczyt, między innymi wygrywając w czymś, co można by nazwać protoplastą gier sieciowych, trójwymiarowych, ponieważ pilotuje dwupłatowce, toczy walki ponad głowami widzów zgromadzonych w knajpie. Podobne pomysły, też znaczy pomysły. Motywy oparte na grach wideo pojawiały się też w innych książkach, bo ostatnio to chyba najpopularniejsze będą dwa filmy bazujące na powieściach, traktujących właśnie o grach wideo, czyli będziemy mieli Player One Ernesta Kleina z filmem niedawno zrealizowanym, ale także Problem Czech chciał autorstwa Czysin Liu przedstawia podobny motyw, konkretnie grę stworzoną przez obcych akcję w świecie gry umieścił także w swojej powieści Czas wstrzymania Charles Stross, który opisał wręcz hajst, napad na bank w świecie jednej z gier sieciowych dokonany przez bandę orczych maroderów ze wsparciem ogniowym smoka. To swoją drogą świetna powieść. I chyba polski autor trochę nawiązuje do tej książki. Przynajmniej w tematyce. No ale dobra, zacznijmy od krótkiego cytatu, który pokaże wam jaka to literatura. Łabę. W życiu każdego mężczyzny pojawia się moment refleksji. Hmm. Nie chodzi o chwilę nad kuflem w jednym z hajbarów na Jagiellońska Street, lecz o ten szczególny moment, gdy człowiek zaczyna widzieć w pełnej krasie pierwszą połowę życia. Taki nastrój nie ogarnął, kiedy tkwiłem w swoim biurze na 342 piętrze liniowca Stockholmville, wdrapującego się na orbitę z Kotomu, dzielnicy Wosso City, położonej w rozwideniu rzek Wistula i Narał. To był wyjątkowo upalny marzec. Radiator regulujący temperaturę apartamentu pracował jak szalony. Siedziałem rozparty w fotelu, patrzyłem poprzez żaluzje nakonające słońce i czekałem na zlecenie. Moja agencja znalazła się na skraju bankructwa. Jedna dziesiąta populacji Uso City pogrążona była w światach sensorycznych, więc rynek był olbrzymi. Ogłoszenia zamieściłem we wszystkich portalach. Lecz nie tylko ja wpadłem na taki pomysł. Wyroiło się mnóstwo partaczy i lamerów podających się za gamedeków, a będących zwykłymi naciągaczami. Tak. Mowa o spiorze opowiadań rozpoczynającym cykl autorstwa Marcina Przybyłka Gamedek. No i z czym tutaj mamy do czynienia? Autor sięgnął po chwyt, który dość często był wykorzystywany przez polskich pisarzy fantastyki, zresztą nie tylko polskich. Zanim Rozpoczną triumfalny pochód przez literaturę, publikując kolejne powieści. Zaczynają od opowiadań, które są publikowane w czasopismach, a czasem nawet to nie, tylko wychodzi antologia. Poszczególne opowiadania może nie łączą się bezpośrednio ale po przeczytaniu całości książki można zdecydowanie stwierdzić, że autor dość konsekwentnie podąża do pewnego rozwiązania i rozwija swój świat, a jednocześnie świat ewoluuje. On nie jest statyczny. To nie jest tak, że ten bohater jedynie się zmienia. Wszystko wokół pozostaje tak, jak było. Zmienia się obraz tego świata, zmieniają się technologie. Ze strony tych technologii, bo w końcu mowa jest o Cyberpunku, zmienia się społeczeństwo. To będzie mieć też konsekwencje dla kolejnych części cyklu. A o czym jest Game tech? Gamedec to gierczany detektyw. W dalekiej przyszłości, pod koniec XXI wieku, gry stały się tak popularne, tak dopracowane, że w zasadzie są nieodróżnialne od rzeczywistości, od tak zwanego realium świata naszego. I w tych grach, które pełnią nadal tę samą rolę, głównie rozrywkową, ale też po części eskapistyczną, potrzebny jest detektyw, ponieważ w tych światach też są przestępstwa. Ktoś komuś ukradnie konto. Fikcyjne pieniądze, które dla tej osoby są ważniejsze od tych realnych, zresztą tych realnych zwykle on nie ma, ukradną czasami tożsamość, doprowadzą do zawołania świata. Korporacja będzie wynajmować Game deka do tego, by odnalazł sabotażystów lub terrorystów funkcjonujących w danym świecie. Więc Game Deck ma sporo roboty przed sobą i te opowiadania to pokazują. Główny bohater, Torquil Eymur. Narracja jest prowadzona w pierwszej osobie, jest klasycznym detektywem, i tu po raz kolejny widać, że cyberpunk i noir lubią się. I nawet jeśli ta książka nie do końca jest cyberpunkiem i do końca jest nuhar, to bardzo wyraźnie widać, gdzie inspiracji szukał Marcin przybyłek. Różni go jednak nieco charakter od typowych prywatnych detektywów z czarnego kryminału. Przede wszystkim w moim odczuciu Torquil jest dość naiwny. Jest bohaterem, który czasem wręcz prezentuje no, niepasującą do dojrzałego faceta idealistyczną naturę, wierzącą w świat. Oczywiście prawie zawsze to gdzieś tam kończy się gorzko, ale spokojnie to nie jest powieść w takim stylu, jak pisywał Gibson, czy pozostali cyberpankowych cyberpunkowych. jest ona o wiele lżejsza i to też się bardzo mocno czuje. Będziecie mieli do czynienia głównie z happy endami, nawet jak będzie to taki gorzki happy end, słodko gorzki, to raczej nie będzie dotyczył głównego bohatera, bo Torkil Amor pnie się do góry, zaczyna jako dość ubogi game deck, który się zastanawia w zasadzie, czy jego zawód jeszcze ma sens, a kończy jako człowiek bogaty i znaczący. Gdzie się toczy akcja? No we wstępie było to chyba słychać. Warsaw City, czyli Warszawa. Natomiast ta Warszawa jest całkowicie zglobalizowana. Można odczytać te żarty słowne w zanglicyzowanych nazwach dzielnic, ulic, ale to nie ma większego znaczenia. To równie dobrze mogłoby być dowolna, inna, czy prawdziwa, czy fikcyjna metropolia usadzona w przyszłości. Więc tutaj żadnych konotacji większych nie ma poza takim mrugnięciem okiem do czytelnika. No i oczywiście akcja toczy się w wirtualium, czyli w różnych grach komputerowych rozmaitych. Są gry sportowe, są sieciowe, napażanki, gry. Rewersyjne, rzek skierowane do dorosłego odbiorcy, czy do tych światów wyrusza Torquil Amor, by wyjaśnić kolejne tajemnice. I tu muszę powiedzieć, że autor ma wyobraźnię ma fajne pomysły, niektóre są co prawda dość stereotypowo rozwiązane, ale to jest kultura popularna i to spełnia swoją rolę, Czyta się świetnie i jest to tak. Takim potoczystym stylem napisane. Natomiast raczej nie oczekujcie od tego większej głębi. To nie będzie neuromancer z rozważeniami niemalże filozoficznymi, czy skrząca się od oryginalności postmodernistycznych nawiązań literatura Stephensona. Przybyłek wykonał dobrą rzemieślniczą robotę. Stworzył świetne opowiadania, które czyta się jedno za drugim, układają się w pełną całość, są logiczne. No i ta właśnie lekkość łatwość byłaby chyba z mojego punktu widzenia jednym z największych atutów. Natomiast hmm, tematyka wydawałoby się, że jest absolutnie cyberpunkowa. Są... Złe korporacje, są światy wirtualne, są sztuczne inteligencje realizujące jakieś swoje agendy, istoty, ludzie, którzy utracili już ciała i nie mogą funkcjonować w świecie realnym, tzw. zooneci. Zresztą wokół nich się część fabuły kręci. Z innej strony czasem razi właśnie ta chłopięcość bohatera, jego porównania myśli kręcące się wokół płci przeciwnej, kochliwość, bardzo wyraźnie podkreślana to, że ten bohater zazwyczaj podoba się tej płci przeciwnej i osiąga sukcesy. No i broń Boże, nie przemawia przeze mnie tutaj zazdrość wobec fikcyjnej postaci, a raczej takie zmęczenie tym motywem, który dość często spotykałem w polskiej fantastyce i nie będę próbował tutaj w audycji tłumaczyć i bawić się w jakiegoś domorosłego psychologa. Dla mnie to po prostu część świecie jest naiwne, a czasem wręcz budzi uśmiech zażenowania. Ale to nie jest jakaś potężna wada w tym przypadku. Chyba największą, wbrew temu, co wcześniej mówiłem a propos tej naiwności i dalej, jest jednak merysuizm. bald, Torquil Amor jest bohaterem, który wszystko potrafi i wszystko umie. nawet jeśli nie umie i nie potrafi, to się okazuje, że umie i potrafi, jakkolwiek by to paradoksalnie nie brzmiało. W jednym z opowiadań, które toczy się między innymi w świecie gry sportowej, gdzie członkowie dwóch drużyn zadają sobie ogromny ból. Ten ból jest skalowany aż w skali 20, gdzie najlepsi gracze z ledwością wytrzymują sekundę dwie tego bólu przy 20. Nasz główny bohater, który musi zastąpić jednego z czołowych graczy na tym wirtualnym boisku, okazuje się, się, że umie to przełamać, tak. I takich scen będzie więcej. To jest po prostu hero, zdecydowanie, nawet jeśli ubiera się w fatałażki takiej postaci skromnej i pokornej. I chyba to najbardziej mi przeszkadzało, ale nie było to coś, co odrzuciłoby mnie od książki. Nie jest też tak, że to książka, która budzi jakieś zachwyty, że uznałbym ją za jakieś niesamowite osiągnięcie na tle polskiej literatury. Na Pewno jest fajnie napisana, to już mówiłem wcześniej, na pewno w wolnym czasie, jak szukacie czegoś lżejszego, zwłaszcza z tej literatury cyberpunkowej, która uważana jest za jedną z trudniejszych podgatunków science fiction, to tutaj, w tym przypadku, dla odpoczynku warto sięgnąć po Game Deck. Natomiast to, co mnie najbardziej chyba w Game deku zauroczyło, na chwilę obecną przynajmniej, to nie sama książka, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało. Łapy. Po przeczytaniu GMDka sięgnąłem po grę pod tym samym tytułem. Jest to gra, która powstała tylko niedawno, niedawno, pamiętam dwa lata temu, trzy. Która toczy się oczywiście w świecie stworzonym przez Marcina Przybyłka. Zresztą autor książki brał udział w tworzeniu tego świata, był chyba twórcą fabuły, albo przynajmniej miał wpływ na nią duży. Przede wszystkim. Tam jest bardzo pięknie poszerzony światek, przystał na grę komputerową. O wiele więcej można się o nim dowiedzieć, i nagle się okazuje, że on jest niezwykle głęboki, ciekawy. Te elementy tego świata świetnie się zazębiają. Widać bardzo wiele elementów, na których można byłoby pograć konfliktem, czy to fabularnie, czy to w grze takiej, czy na przykład ktoś by chciał stworzyć grę RPG na bazie Game deka, taką klasyczną RPG. GameDek właśnie nie jest grą RPG, tylko komputerową. grą, Point and click wyobraźcie sobie, czyli w życiu izometrycznym klikasz i rozwiązujesz zagadki, nie ma w niej walki, bo nie o to w niej chodzi i przez to wszystko dość często gamedec porównywany jest do gry, która już teraz, mimo że nie jest najstarszą grą, stała się klasyką, czyli do Disco Elysium. I jeżeli ktoś nie zna Disco Elysium, zaufajcie mi, jest to bardzo duży komplement i chyba zasłużony ponieważ game deck jest taką grą, którą możesz być bardzo, bardzo przyjemnie zaskoczony. Przede wszystkim fabuła jest dużo bardziej pomysłowa i głębsza od tego, co było zaprezentowane w opowiadaniach. Akcja toczy się oczywiście w światach realnych, ale również w dwóch grach sieciowych. Jedna to stworzona przez Marcina Przybyłka w jednym z opowiadań opisana gra właśnie dla ludzi, którzy wcielają się w rolę perwersyjnych morderców. Druga gra to taka klasyczna gra free-to-play, dziejąca się na dzikim zachodzie, gdzie uprawiasz ziemię, toczysz pojedynki rewolwerowe i gra i nice. przerażająco naiwna. Twórcy Game Decków w tym przypadku idą takimi kliszami, żeby pokazać jej sztampowość tego świata, tej gry free-to-play, co świetnie sprawdza się, kiedy zaczynasz rozwiązywać zagadki w niej, gdzie okazuje się, że każdy element, każdy exploit, błąd w grze, glitch ma swoje uzasadnienie fabularne i ty możesz się wykorzystać. I to jest naprawdę świetnie wprowadzone do fabuły. I Im bardziej zanurzasz się, tym bardziej miałem wrażenie, że znajduje się troszeczkę w fabule, rodem z gry, takiej jeszcze starszej Point-and-Click. Sanitarium. No i jeśli to są jakieś starsi słuchacze lub miłośnicy starych gier, to wiedzą o czym mowa, bo gra sanitarium swego czasu ostro namieszała na rynku wówczas popularnych gier przygodowych, to były lata 90 XX wieku. właśnie głównie niesamowitą fabułą. Więc Game Deck gra jest naprawdę czymś, po co warto sięgnąć, jak lubicie dobre gry RPG komputerowe, dobre gry przygodowe i fajną fabułę. A co do samej samej marki, samego świata Game Deck. Ja przeczytałem tylko pierwszy tom na razie. Z tego, co wiem, w kolejnych autor bardzo mocno bawi się konwencją, więc już nie będzie mowa o cyberpunku. Ponoć pojawiają się bitwy kosmiczne. Jest to Są to space opery z cechami utopii nawet. Nie wiedziałem, że jeszcze dziś się komuś zdarza pisać utopię, bo zawsze uważałem, że to jest martwy już gatunek literacki. Ale widać, że Marcin Przybyłek wyobraźnię ma dużą i potrafi ten swój świat tak rozwinąć, żeby coś nowego zaproponować. Sam jestem ciekawcą i myślę, że po tym, jak gdzieś tam w głowie sobie uspokoję te wszystkie myśli o game deku i kilkoma innymi książkami je przywalę, to sięgnę po kolejne tomy, by zobaczyć, czy pojawiło się coś nowego, czy jest to lepiej napisane, bo fajnie by było, żeby ten progres pisarski był zauważalny. No, a z mojej strony dziś to tyle. To była kolejna audycja, kolejny mały smaczek i kolejny raz o cyberpunku i słuchajcie, nie ostatni, naprawdę nie ostatni. A dziś żegnam się, cześć. Mały smaczek.